Witam, myszki, z tej strony Troll, w kolejnym odcinku z Hardzone 4 jako Związek Australijski. Lepiej brzmi niż Australazja. Więc udało nam się tutaj okej. Więc po tym jak będę zadowolony z tym, że mamy fajną flagę, to musimy wrócić. Dobrze. Why? Dobra, może mi się... Może tutaj jest... Okej. Więc już nie jesteśmy australijskim związkiem, tylko znowu Australazją. Jej. Wszystko po to, żeby było tak po staremu. Okej, w takim razie my na razie... Tutaj nawet nie wiem, dlaczego tutaj jesteśmy, jeżeli zostaliśmy wyrzuceni z tego. W głównej mierze teraz oczywiście robimy to wszystko. Teraz dostaliśmy 20% stabilności, bo zaprosiliśmy ich. Jej. Zaprosiliśmy. Okej. Więc na razie tam widzą, że nic więcej nie możemy zrobić, więc może zróbmy z tym, żeby się już pozbyć trochę tych minusów z tym, że po prostu mamy dwa państwa w jednym związku. Ciekawie dobrze zrobiło. I po prostu się teraz zajmijmy tym. Widzę, że idzie nam coraz lepiej, jeżeli chodzi o to. W porównaniu, co mogłoby się źle stać z tym, co się dzieje, jest znakomicie. Okay, w takim razie niech tutaj statki wrócą do portu, ponieważ tam żrą zbyt dużo paliwa. A my tutaj już, jak widzicie, powoli się zajmujemy tym. Okej, co tutaj jest? Not red leads. A, czyli mamy specjalną ścieżkę z tym, którym po prostu powoduję tym, że... No, że po prostu mamy specjalną ścieżkę, nawet fajnie. Okej, więc w takim razie tutaj możemy pozbyć się rewolucji. Myślałem, że to nasza rewolucja tutaj bardziej ci, którzy się nie zgadzają z naszą rewolucją, teraz zwalczamy. Więc teraz oprócz tego to jeszcze mamy obowiązkowy federalizację. Tak naprawdę to trochę się zastanawiam, bo wydałem strasznie dużo tych jak one się nazywają, to siły politycznej na decyzje, które później się okazało, że aż takie ważne nie były, bo teraz możemy to zrobić bez tego. Okej. Tutaj wygląda na to, że dostaniemy dużo minusów, ale koniec końców powinniśmy się tego pozbyć. Tak, tutaj możemy się tego pozbyć, więc wydaje mi się, że powinniśmy... Okej, tutaj jakiś biskup miał jakąś swoją mowę. Dobra, na razie sobie tutaj wszystko poróbmy. Z jednej strony to mi się podoba, z drugiej strony... bardziej bym chciał najpierw tutaj to zrobić, dostać regiony narodowe i usunąć tą ideę. Ale tutaj mamy propaganda and locals. W sumie to jest cel narodowy, który jest przed tym. Jak my... Czasami zastanawiam się, dlaczego robią takie rzeczy, ale to jest takie... Ale po co? Po co się zastanawiać? To jest głupie. Okej. W takim razie ciągniemy sobie. I w takim razie sprawdźmy, co tam dalej będzie, co tam wspaniałego nam zaprezentuje gra. Więc tutaj się zróbmy i wreszcie będzie właśnie integracja z Nową Zelandią. Jej. Na razie niech coś tutaj powoli robi i lepsza gospodarka. Jak to zrobimy, to w sumie w pewnej mierze chciałbym zrobić ten kongres, oczywiście.
i wybrać komunistów. Czy to jest... Z jednej strony to jest fajne, z drugiej strony aż takie nie jest. Dobra, dokończmy ten kongres i w takim, i w tym przypadku jest dla Elixir of Life. If this cuts peace in King. Dobra, tutaj jest jakiś mega długi event, który nie ma znaczenia, ale się zgodziłem na to, dlatego że takie, dobra, nie będę całego czytać, ale w głównej mierze chodzi o jakieś piwo. W takim razie, jeżeli jest piwo, no to okej. The result of the, to become law, the proposed change from the constitution report by a double majority of electors voting for national. Jakie jest referendum? Jakie referendum zrobiliśmy? Dobra, poszło dobrze. Nie, nawet jakie referendum to jest. Okej. Na pewno przydałoby się nam trochę silosów paliłem, bo to jest coś, co nam po prostu aż tak bardzo brakuje. Okej, mamy coś tutaj ważnego. Okej, czyli... Tracimy korę? What? Okej, czyli znowu straciliśmy kory. I... Chyba to referendum powinno się nie udać. Powinienem przeczytać trochę dłużej, ale wydaje mi się, że... Że referendum polegało na tym, że oni nie chcą być razem z nami. Ale przynajmniej teraz... Teraz przynajmniej trochę mamy więcej tych. O Jezus, co to jest? Ci aborygani. Okej, tutaj mam jakieś też historie z tym. Mogliście sobie zatrzymać, przeczytać. W głównej mierze nie chciałem aż tak bardzo czytać tego. No ale tam pełna historia jest. Okej, zajmijcie się tym. A ja mam teraz problem, ponieważ mam do wyboru dużo rzeczy, ale nie jest to najważniejsze. Wydaje mi się, że statki powinniśmy zainwestować. Mam już je w miarę ok, ale chodzi mi w głównej mierze o to, że one będą dla nas miały znaczenie w przyszłości. Będziemy chcieli się desantować, więc... Zajmę już nimi. Okej. Więc w skrócie, jakieś referendum przeszło, nie przeczytałem, o co dokładnie chodzi. I to referendum było o tym, że czy na pewno oni mają być z nami. Czy nam się tutaj nie... Denerwuje mnie to. Okej. Dobra, więc zaczyna się kongres. W głównej mierze teraz będą jakieś eventy. My możemy dokończyć to. Albo już porobić sobie tutaj trochę celów narodowych. Tutaj mi się podoba, że tam jest dużo nawiązań do innych rzeczy. I tutaj mamy kolejny, jeżeli chodzi o wybór. Tutaj oczywiście chcemy wesprzeć komunistów, więc jak tylko tutaj przejdę i zobaczę, co jest, co wspiera komunistów. Oczywiście damy sobie, że CPA. No i będziemy czekać tutaj na kolejne eventy. Okej, co jest kolejne. Tak, komuniści zostaną wzmocnieni. Oni dochodzą do walki do władzy. I tutaj social rights. I tutaj.
Nawet zbytnio nie czytam, co dokładnie jest na tych opcjach, bardziej czytam sobie, co kogo wspieramy. Okay. Zgaduję, że to jest tak zrobione, żeby kilka partii było wzmacnianych, ale koniec końców to jest coś takiego, że i tak się jedną z tych. Okej, więc tak. Communist Party has won. I komuniści wygrali. Doszli do władzy. Johnny najmniej na razie Jack Kavanagh. Jej. Więc w głównej mierze po prostu musimy przejść to, tylko że najpierw musimy. To. Myślałem, że to jest powiązane z tamtym celem narodowym. Później się sobie przypomniałem, że nie, że to coś innego. Dobra. No tutaj powoli się udaje nam podbudować. Mamy też w miarę dużo fabryk. Vantage in Sweden. Tak. Wesprzemy was. Tutaj sobie rozpocznę już budowę stoczni. Na pewno nam się przydadzą do naszej floty. I tutaj sobie jeszcze też jakieś poróbmy rzeczy, żeby przynajmniej było jeden research slot na badanie morskie. To jest jedna z ważniejszych rzeczy. Jak to wygląda? No tutaj w miarę sobie radzą. Civilian oversight może pójść. Raz też pokazuje, że możemy zacząć produkować dywizję. To znaczy, że jest już w miarę okej dla nas. Wydaje mi się, że też możemy sobie to zrobić. Wszystkie nie są takie zbytnio na nasze pompki. Dobra. Więc tak, wesprzeliśmy was. Okej. Widzę, że tutaj też nas wspierają bardzo chętnie. Moglibyśmy wysłać do was, tylko że jest taki problem, że wy jesteście wyspami, więc mało co wam mogłem pomóc. Okej, wyślijmy trochę tych rzeczy. No mamy 20% poparcia, ale to nie zawsze jest aż takie dobre. Okej. O! Nie wyślemy ropu, żeby nas zwalczały. Ja zbyt bardzo dobrze znam tą historię, żeby wiedzieć, o co chodzi. W takim razie nie wysyłamy tam ropu. One tylko nam pogorszą sprawę. Okej, w takim razie tutaj możemy już kolejne zrobić. To możemy zrobić. Nadal mamy te minusy związane z ekonomią. No ale to jest coś takiego, że w pewnym momencie gdzieś tutaj, o tutaj możemy sobie to usunąć, tylko musimy, no tutaj dokończyć to wszystko. Okej, co to jest? To na pewno sobie włączymy. Okej. Więc teraz możemy sobie rozpocząć klejmowanie rzeczy. Bardzo chętnie. Na nasze nieszczęście część tych rzeczy jest w rękach Niemiec. To oznacza, że musimy to zrobić dopiero, gdy będą trochę już. No, będą już w wojnie z częścią. Okej, jak jest to, to możemy też zrobić cel narodowy bardzo chętnie. Teraz jest pytanie, czy. Co możemy porobić w międzyczasie? Możemy na przykład wysłać tutaj wsparcie. Dobra, co tutaj możemy. Przydałby się Marines realnie porobić, więc zapewne będę też ich badać. I co, chcę wojsko trochę. Żeby nam też trochę dywizji się porobiło. No, obecnie to mamy takie mech. Dywizję. Okej, co możemy zrobić? Support. Tak, to możemy wysłać. I coś jeszcze? Nie było coś takiego, że tam coś jeszcze było, że tutaj Extend the Intervention.
Okej, co tutaj możemy jeszcze zrobić? No, trochę wesprzeć. Tutaj możemy zrobić kolejne. Ale destabilizuje duży konflikt. Okej, to jest dobrze. Ale no, jak na razie wspieramy tutaj ten bunt. Możemy się zająć też innymi sprawami, też nie powiem, ważnymi. Czy to znaczy, że możemy wysłać więcej? Nie wiem, że... Dobra. Na razie, mówię, mamy problem z paliwem, że strasznie wolno on się nam ulepsza. No ale sobie poradzimy z tym. Na razie to musimy tylko w miarę ogarnąć rzeczy, które na teraz musimy porobić. Rewolucja nie powinna być już u was? Czy wam się udało rewolucję zdławić? Może im się już udało rewolucję zdławić? No. Okej, na razie tego nie będziemy robić. Tutaj zrobiliśmy to, co nie wiem dokładnie co znaczy. Ale dajmy sobie wsparcie też do innych. Żeby inni też czuli się, że mają u nas wsparcie. Ci, nie wiem co im dokładnie zrobiłem. Jeżeli walczą tutaj, to tak naprawdę nie ma znaczenia, co my zrobimy. Więc tak, oczywiście daliśmy klejmy na Niemcy, co w skrócie oznacza, że nic. Tak w skrócie. A my w razie chcę to zrobić o tutaj, żeby coś przynajmniej mieli jakieś wsparcie. Tutaj też się odblokowują decyzje. Więc na razie zróbmy to drzewko zagraniczne, dlatego że w głównej mierze nic więcej nie mam. Tutaj możemy integrować, tylko że jest taki problem, że na razie tego nie kontrolujemy, więc powoli się będziemy ogarniać to. No niestety nasi przeciwnicy są What? Jak mam to zrobić, jeżeli... Okej. Jeżeli to zrobię, to wtedy się nam blokuje. Bo się bałem, że tutaj jeszcze nie możemy być. Nie możemy być. Tutaj w sumie możemy być. No. Dobra, na razie na to patrzę. Po prostu musimy sobie naprodukować w miarę manpowera, czyli musimy zmienić sobie politykę. Jak sobie widzicie, wow, jesteśmy już blisko tego. Chyba już mamy 100 tysięcy w takim razie. Tak. Okej, czyli nie musimy zmienić polityki. Dobra, w takim razie tutaj trochę poogarniajmy. Zobaczymy, co te decyzje nam dadzą. No, daliśmy jak największe wsparcie, jakie mogliśmy, ale nie wiem co jeszcze. Dywizje to mało, co tutaj się przydadzą. Tutaj ominęliśmy ten bunt, trochę mnie denerwuje to. Okej, co to nam daje? Daje nam ideę przeciwko temu, daje nam war goal. W głównej mierze to bym chciał sprawdzić. Co tutaj jest? Tutaj mamy war goale. No, my tutaj mamy to. Co to jest? Formalize the peace agreement. Tutaj to ma trochę mało znaczenia.
Okej, w takim razie, jeżeli tutaj tak naprawdę to nie jest zbytnio ważne, to zajmiemy się tym. I w głównej mierze teraz największy problem jest tak. Ci muszą mieć wojnę mieć z Japończykami. To mają Yasuhishi to jako przywódcę. I w głównej mierze, jak będą już mieć wojnę z Japończykami, to tak naprawdę chyba z Japończykami, jak tutaj sobie porobimy, to będziemy mieć w miarę okej. Bo wydaje mi się, że Niderlandy, one są trochę takie, to zależy, czy je zaatakować, czy nie. Ale na razie sobie pogarniajmy tutaj. To jest strasznie dużo do ogarnięcia. Bo niestety, ale jeżeli jesteśmy wyspami, no to wyspy zazwyczaj tak mają. Okej. Jakiś też bonusik. Okej, co to jest? Możemy dołączyć do różnych rzeczy. Możemy stworzyć własną frakcję. Zaraz mówimy, że nie. I możemy dołączyć do ich frakcji. Co jest dobrym pomysłem. Dołączenie do nich. Jej! Dołączyliśmy do ich frakcji. Jej. I tym samym sposobem możemy dosłownie coś porobić. Pytanie jest takie, czy w tym odcinku uda nam się to zrobić. Chodzi mi o to, żebyśmy zastanowali się tutaj. Jest tutaj jakiś inny port? Nie. Okej. Więc idźcie do tego rozkazu. Więc na razie mój plan polega na tym. Jest on mega genialny w swojej prostocie. I tak, po pierwsze usuwamy was stąd. Dajmy was tutaj. I wy tutaj. I plan polega na tym, że my się zdesantujemy. Wybudujemy tam port. I się jakoś to nam uda. Więc to jest znakomity plan, nie powiem. Lepszego nie można było wymyśleć. Póki co dostajemy mnóstwo fabryk wojskowych, co wiadomo, że i tak nam się skończą karabiny, więc to będę się w siebie okłamywać, że jest ich wystarczająco dużo. Okej, niech tutaj przypłyną. Potrzebujemy tutaj, żeby były te dywizje. Dołączymy do wojny, kiedy już będziemy przygotowani do niej. Okej, co tutaj możemy porobić? Jeszcze możemy to zrobić. Bardzo chętnie. Jest takie pytanie, czy tam jest... Mam jakiś wargol na Siam? Wydaje mi się, że mamy. Na Birmę mamy. No mamy na dwa Siamy. W sumie w głównej mierze drugi nie istnieje, ale jest pokazany. Co tam? To jest nowe samoloty. Antitanki. Się zastanawiam. Chyba na razie sobie będę boostować, ale na pewno się nam przydadzą support equipment. Wiadomo. I tutaj też jakieś ulepszenia do statków. Na 39 dni. Okej. Okay. Question of Socialist Democracy will be committed to the Republic. W głównej mierze chodzi o to, że mamy te wybory. Ale tylko, że i tak jak to zbytnio to nie ma znaczenia. Więc możemy tutaj zrobić dalej. I w głównej mierze tutaj nie ma znaczenia zbytnio co bierzemy, bardziej ma znaczenie, co jest dalej po tym.
więc... Znaczy się zapiszę tylko dlatego, że ja wiem jak to wygląda, tylko że piszę, to brzmi jakby było coś innego, więc nie jestem pewien o co dokładnie chodzi twórcy. Okej, i tak, wy wracajcie do tego, potrzebujemy paliwa. Więc tak, oni oczywiście będą tutaj wysyłać mnóstwo tego, ponieważ no, powiedzmy sobie szczerze, oni tutaj mają trochę mało tych rzeczy. Ale my już powinniśmy się szykować na desant. W takim razie wyłączymy do wojny. Co tutaj mamy? A mam to bardzo chętnie. Na kolejną dywizję. I teraz sobie tylko spójrzmy, jak leci ten desant. Okej, udało się. Więc tak. Wy. Na razie wam usunę front. Wy tutaj jedźcie. Wy jedźcie tu. Wy też możecie pojechać dalej. Wy. Tak, tutaj. A wy też idźcie do góry. Dobra. To jest cała operacja militarna, dlatego musi być przeprowadzona ona mega szybko. Kawaleria, którą wysłałem, która miała być mega szybko, to tak teraz trochę mega wolno jest. I w ogóle tutaj jest port, teraz założyłem. Okej. Okej, wygląda... O, przejęliśmy port. No, wygląda na to, że jest tutaj w miarę już ogarnięte, jak to wygląda. W takim razie łączmy teraz wszystkie kropki. No i wygląda na to, że dzięki temu będziemy w stanie trochę tutaj zagrozić. Dobra, wszystko chyba jest połączone, tylko no, znałem się o tych, co tutaj zostają, bo oni mają nadal ten rozkaz. Okej, okay, więc wy popłyńcie sobie tutaj i możecie dołączyć oto tych. Dajcie sobie spokojny rozkaz ataku, a wy możemy, możecie się trochę poszerzyć. Spróbujemy może coś załatwić. Wiecie co, może wy będziecie konwoje rejdować. Okej, okay, wygląda na to, że... Okej, okay, co to jest? Okej, okay, tutaj jest coś takiego, że mamy do wyboru i postać, którą chciałem wybrać, jest akurat w tym, więc wybieramy kandydata centrum. I teraz musimy poczekać, ok, widać, że sobie nie radzimy tutaj. Ok, więc tutaj na razie nie róbmy nic. Ok, widzę, że wysłali do nas to w miarę sporo tych rzeczy. Ok, no i tutaj mam tych wszystkich kandydatów i osoby, którą chciałem wybrać, to jest ta. I za chwilę się zorientujecie dlaczego. Więc wybieramy Odgero Nunkal. I tak, to był, jak przeglądałem te portrety, to było najlepszy portret z tych wszystkich, więc dlatego został wybrany. Ale jak sami mogliście zauważyć, dlaczego to jest po prostu, że tak śmiesznie wygląda. Okej, okay. Wygląda na to, że tutaj tak naprawdę jedyne co możemy robić, to utrzymywać front. Dlatego, że nasi wrogowie to tak jednak trochę... Trochę mocno bronią swojej ojczyzny. Nie dziwię się im. Więc musimy na razie sobie poogarniać jakieś inne metody. Ale ja już będę się żegnał
z wami. Nawet trochę dłuższy odcinek, ale widać, że to, co będziemy chcieli robić w przyszłości, to no może być trochę trudne, bo będziemy musieli czekać na różne rzeczy. Bo tak, Niderlandy, one nie są w frakcji z nikim, ale będą z nami w wojnie. A jak my tutaj przejmiemy, to ja nie wiem, czy będziemy mogli ich się pozbyć od nas, więc w głównej mierze o to chodzi. Ale wygląda na to, że jesteśmy w miarę tutaj przygotowani. Tutaj oczywiście nasze jednostki płyną. Jak to wygląda ze statkami? Wystawiliśmy naszą flotę, ale ona tam ledwo co może robić, więc póki co zajmiemy się tym. To, że będziemy mieć kontakt lądowy z tymi, to będzie nawet dobrze, dlatego że będziemy mogli ich skapitulować w miarę szybko, ale to też, wiecie, nasi sojusznicy też muszą trochę nam pomóc. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Był z wami Travel. No to cześć!